Fotosynteza to jedna z najważniejszych reakcji biochemicznych na Ziemi. Im bardziej intensywna jest fotosynteza, tym więcej substancji organicznych wytwarzają rośliny. Jak to wygląda? Roślina pobiera z gleby wodę wraz z solami mineralnymi. Z atmosfery przez liście wchłaniany jest dwutlenek węgla. Energia słoneczna dociera do liści. Chlorofil pochłania światło. Rozpoczyna się proces fotosyntezy. Glukoza jest produktem fotosyntezy, z którego wytwarzane są potem węglowodany, białka i tłuszcze. Roślina je spala, dzięki czemu się rozwija. Tlen jako produkt uboczny uwalniany jest do atmosfery. W nocy z braku dostępu do światła nie zachodzi proces fotosyntezy. W ciągu dnia rośliny wytwarzają znacznie więcej tlenu w procesie fotosyntezy niż go przyswajają nocą w procesie oddychania. U roślin część wyprodukowanych w procesie fotosyntezy węglowodanów zostaje zużyta na własne procesy oddechowe, a część na budowę ciała. Podsumowując, w wyniku procesu fotosyntezy energia słoneczna zostaje zmagazynowana w wyprodukowanych z dwutlenku węgla i wody związkach organicznych. Wzrost rośliny następuje wtedy, kiedy intensywność procesu fotosyntezy jest większa niż procesu oddychania.